Witam serdecznie w kolejnym programie 1 na 1. Dzisiaj gościmy w restauracji Pańska Trzęsie na Starym Mieście. Moim gościem jest grudziącki himalaista Lech Flaczyński, który wraz z synem w ubiegłym roku próbowali zdobyć bardzo trudny szczyt Nanga Parbat. Dzień dobry, panie Leszku. Dzień dobry. I na początek mam takie pytanie, skąd u pana w ogóle się wzięła pasja wspinania po górach? Bo tak wszyscy ostatnio o Nanga Parbat, ale tak chciałbym zacząć od samej genezy tej pasji. Ja się urodziłem w Strachowicach i mieszkałem na stoku takiej dosyć pokaźnej góry, wprawdzie w mieście, w domku jednorodzinnym. Jak z kuchni spoglądałem przez okno, to na horyzoncie widziałem góry cały czas. Później z wieżą telewizyjną. To były góry świętokrzyskie. Jak miałem 4 czy 5 lat, to mi się wydawało, że są strasznie wysokie. Dzisiaj mi się wydają taką niewielką kopą, bo to 600 parę metrów. Także jak mnie ktoś pyta w ten sposób o zainteresowanie górami, to mówię, że jestem góral, no bo urodziłem się 20 km od Gór Świętokrzyskich, żartobliwie, ale głównie to zaczęło się stąd, że jako harcerz działałem, jeździłem na rajdy, jeździłem w góry, Bieszczady, jeszcze te dzikie zupełnie. Potem w czasie studiów uczyłem się mnóstwo po Tatrach. No i kiedyś będąc na Koziej Przełęczy spojrzałem do góry, no i tam chłopcy próbowali robić jakiś taki wielki okap. No i tak z Koziej Przełęczy pięknie to wyglądało, bo co który się wbił w ten okap, wychodził już nad ten ząb, to spadał. No i zebrała się cała kupa ludzi, którzy to obserwowali z daleka. No i tak sobie pomyślałem, ciekaw jestem, czy ja bym tam wtedy dał radę to przejść. No i jak człowiek kiedyś o czymś takim pomyśli, no to potem rok czy dwa lata później zgłosiłem się na jakiś kurs. Znaczy wcześniej się już wspinałem z moim bratem Krzyśkiem, który też był himalaistą, jeździł z Zawadą na wiele takich narodowych wypraw. Z początku się wspinał, potem był tam lekarzem na wyprawach często. No, z nimi już jeździłem, w skałki się wspinałem sporo, a mając już 36 lat, jak już znudziło mi się czekać, kiedy mój brat będzie miał wolne, no to zapisałem się na kurs wspiączkowy w Toruniu. Jako starszy pan zacząłem się wspinać. Chłopacy najpierw, sami uczniowie szkół średnich i studenci z początku patrzyli na mnie trochę tak dziwnie, bo jakiś starszy pan się tu zjawił w gronie młodych chłopaków. No ale tak było do czasu, dopóki zaczęliśmy w skałkach się wspinać. Jak zobaczyli, że robię to nie gorzej od nich, a czasami dużo, dużo lepiej, no to już wszystkie lody puściły i od tego czasu nie mam żadnych takich zahamowań. Tak pan wylądował w Grudziądzu, skoro urodził się w górach? Studiowałem w Poznaniu generalnie 5 lat. No i po 5 latach miałem dosyć dużego miasta. I wtedy zapotrzebowanie na germanistów było w całej Polsce olbrzymie, bo jeszcze języki nie były zbyt popularne. No i wziąłem mapę i tak mówię, albo gdzieś tam pod Zakopane krakowskie, żeby było blisko w Tatry, albo w drugą stronę gdzieś Mazury, jakieś tam odludnie. No i wybrałem takie odludne miejsce jak Orzysz. No. Przyznam się, że nie znam miejscowości. No taka garnizon wielki, karna kompania, no, ale też przepiękna okolica. Tuż nad Śniadwami, piękne jeziora. No i tam wspaniale nam się mieszkało, tam pracowałem po raz pierwszy w liceum. No ale po 3 latach stwierdziłem, że jest nam tam tak dobrze, że może utkniemy tu na dłużej, a co z dziećmi, gdzie będą do szkół chodzić. No i zdezerterowałem i przyjechałem wtedy do Grudziądza, bo akurat tutaj był mój wujek. Mówi, że dają nam mieszkanie, potrzebują germanisty, szukają i tak dalej. No i namówił mnie i przyjechałem. No i stąd siedzę. Miał być to tylko taki etap pośredni przed drogą do Poznania, ale do dzisiaj jakoś nam się podoba i jesteśmy na miejscu. No bo pan jest tłumaczem, nie? Tak zawodowo. Kiedyś ponad 30 lat pracowałem w szkole średniej, w pierwszym liceum. Uczyłem niemieckiego. Potem byłem dyrektorem szkoły katolickiej przez krótki czas. No, a potem rzuciłem szkołę. Już od, nie wiem, 7 czy 8 lat miałem jedynej lekcji i tylko zajmuję się tłumaczeniami. Jeszcze wrócę na chwilę do tego zainteresowania, bo syn Wojtek razem z panem udaje się na te wyprawy, a on się tak sam zainteresował, czy pan go bardziej nakierunkował? Wojtek skończył AWF, czyli, że tak powiem, jest to bardzo sprawny fizycznie chłopak. On jeździł już ze mną w skałki, w sokoliki, wspinać się, jak miał, ja wiem, 5 lat. Jako taki mały berbeć, utytłany w sadzach przy ognisku. Czasami 1 maja spadło 20 cm śniegu, zdarzało się w sokolikach. No to im rozpaliłem ognisko i przy tym ognisku przez 3 dni siedzieli w błocie, utytłani jak nieszczęsne cyganiątka. Wracaliśmy czasami przez Poznań, wtedy jeszcze do Grudziądza. No to na dworcu w Poznaniu wszyscy w nocy się nad nimi litowali. No a moje dzieciaki zwinęły się w kłębek na dworcu w Poznaniu, położyły się na plecaki i od razu w kimono i śpią. No, po prostu były trochę od małego hartowane i przyzwyczajone do takiego życia. No i Wojtek do dzisiaj jest wspaniałym, takim twardym partnerem na wspinaczkach. A ile trwa przygotowanie się takiej wyprawy? A
Ja ile to trwa i jak wygląda takie, bo tam widziałem. Ja staram się nie przygotowywać specjalnie do jakiegoś kolejnego wyjazdu, kolejnej wyprawy. Staram się od wielu, wielu lat utrzymywać cały czas w jako takiej formie. Dawniej jeszcze więcej się wspinałem skałkowo, teraz może troszeczkę mniej, ale mamy tutaj takie bunkry, obiekt doskonały do treningu, gdzie się całe lato, jesień i zimy czasami jeszcze wspinamy. No teraz zimą trochę mniej, bo jak mokro to ślisko i tam jest niebezpiecznie. Natomiast jeżdżę też dużo na rowerze, MTB, startowałem wiele lat w zawodach. A ta ścianka w piwnicy? Bo słyszałem, że mają no, panowie też ściankę taką od lat. W piwnicy też tak. Swoją. Spółdzielnia się zgodziła i w suszarni mamy taką sporą ściankę wspinaczkową. Ostatnio trochę mniej tam się wspinam, bo w tym wieku już na takich dużych obciążeniach, na maleńkich chwycikach stawy palców nie wytrzymują. No, nie chcę mieć zbytnio zdeformowanych paluszków mimo wszystko i bardziej mi odpowiada teraz takie wspinanie gdzieś tam w górach wysokich, czy to na Alasce, czy na północy Kanady, Logan, czy teraz tam w Himalajach. A jak rodzina przeżywa takie wyprawy? Bo to jednak znikają panowie na jakiś czas. Jest to bardzo kłopotliwe pytanie. Wszyscy o to pytają, co na to żona, co na to rodzina. No ja mam nadzieję, że moja żona się przyzwyczaiła przez te 35 lat wspinania. I może nie podchodzi do tego aż tak emocjonalnie, jako że do tej pory zawsze mieliśmy szczęście, a zwłaszcza ja miałem szczęście. Tyle lat wspinania i nigdy nie byłem w górach ranny. Zdarzało się, że ginął mój partner, z którym byłem razem na wspinaczce, czy też odnosił jakąś poważną kontuzję. Ja zawsze miałem szczęście. Niestety nie wiem, jak długo to będzie trwało, no ale... Jak już wspomniałem na początku, pan wraz z synem w ubiegłym roku postanowili zdobyć jeden chyba z najtrudniejszych szczytów na świecie, czyli Nagą Górę, czyli Nanga Parbat, tak, 9. szczyt na świecie, jeśli chodzi pod względem wysokości. Skąd pomysł w ogóle, żeby dołączyć do tej międzynarodowej ekspedycji, która wyruszała tam w czerwcu? Wojtek, kiedyś będąc w Norwegii, zadzwonił do mnie, czy tam na Skype'ie się zgłosił, że zaraz w internecie, że Ola Dzik z jakąś tam ekipą międzynarodową jedzie na Nangę Parbat. I co ja na to? No to nasza rozmowa trwała 10 minut. Jak Wojtek usłyszał, że ja na to jak na lato, no to też tam aż zarżał z radości. No 2-3 telefony. Skontaktowaliśmy się z Olą i okazało się, że możemy dołączyć jak gdyby do tej od strony papierkowej, do tej wyprawy. Znaczy załapać się na wspólną agencję trekkingową, która organizuje ich wyprawę. Także i dla nas to będzie razem z nimi organizowane. Myśmy stanowili zupełnie oddzielną wyprawę Polish Nanga Parbat Family Expedition z Wojtkiem dwuosobową. Natomiast nie musieliśmy załatwiać oddzielnie tych wszystkich papierkowych spraw, zezwolenia, tak zwanego permitu. Ale w górach oni stanowili oddzielną grupę, 21-osobową, my oddzielną. Jeszcze była trójka Polaków z polskiego klubu alpejskiego, Boguś Magrol z dwójką swoich partnerów. Także wtedy na Nandze Parbat było w sumie 7 Polaków. A dlaczego akurat Nanga? No Nanga jest, wiemy, my znamy te wszystkie 8-tysięczniki. Na początku, tam wiele razy powtarza, że na początku w Pakistanie wszystko dobrze przebiegało. Jeśli chodzi o nas, to tak dobrze nie było, bo myśmy w Pakistanie, wiadomo, kuchnia jest inna. I ci ludzie, którzy w tej kuchni gotują, też trochę inną higienę stosują. Już w Chilas, gdzie żeśmy zatrzymali się na 2 dni, stamtąd wyrusza karawana. Spaliśmy w takim hoteliku i tam jedliśmy jakieś jedzenie podejrzane nam trochę się wydawało momentami. I tam już ludzie w ekipie, co rusz, to ktoś zaczynał chorować. Były to dolegliwości tam jelitowe, po prostu popularna saraczka przez 3 dni. Człowiek słabnie, nic nie może zjeść. No i nas to dorwało w czasie karawany. Jak już szliśmy tam wysoko pod górę, mieliśmy wyjść na 4200 metrów, niby nie tak wysoko do bazy. No ale jak się przez 2 dni nie je, czy tam 3 dni nie je, tylko odrobinę suchego ryżu wieczorem, no to człowiek słabnie gwałtownie. No i to dojście dla nas też była istna mordęga. Ja pierwszy raz myślałem, że nie dojdę gdzieś tak wysoko jak 4200. Myśmy oczywiście wspinali się i bez tlenu. Mieliśmy jedną butlę na wypadek tam bardzo wysoko. Jako lekarstwo to byśmy potraktowali, gdyby któregoś zerwała choroba wysokościowa, no to żeby nie zszedł zbyt szybko, to byśmy mu podali tlen. Natomiast czuliśmy się dobrze. I dzięki temu, żeśmy się dobrze zaklimatyzowali, że byliśmy w dobrej formie, no to w momencie ataku byliśmy maksymalnie wysoko, na wysokości gdzieś 6100 metrów. No i było to tak niewiarygodne, co się stało, tak niespotykane, no bo jeszcze nigdy w historii światowego alpinizmu i himalaizmu nie zdarzyło się, żeby dokonano takiego bestialskiego napadu i takiego bestialskiego mordu na wspinaczach. Także niechcący byliśmy świadkami no, takich tragicznych wydarzeń, wręcz historycznych.
No dla nas to było nie do uwierzenia, jak w tym obozie drugim nad ranem, czy tam rano, jakbyśmy się obudzili, ktoś zaczął coś tam przebąkiwać w jakimś namiocie, słyszymy jakieś podniesione głosy, ktoś mówił w jakimś ataku, jakichś zabitych, no to myśleliśmy, że ktoś, nie wiem, źle spał, czy bajdurzy po prostu. No ale minęła godzina, półtorej i wiedzieliśmy, że to prawda. Jeden z Chińczyków, który był w bazie wtedy, gdy talibowie napadli na tę bazę, zdołał uciec. Było ciemno, w pół do 11 wieczorem i w pewnym momencie przeczuwał, że to nie jest zwykły atak rabunkowy i rzucił się do ucieczki. No, że nie ma tam oświetlenia, tylko jest ciemnawo. No to zaczęli do niego strzelać, ale trafili go tylko w ucho i uciekł. Zeskoczył z tej moryny bocznej, po takiej stromej skarpie się stoczył na dół, no i uciekł. A dotarł, poszedł do obozu pierwszego, spotkał Nepalczyków, którzy schodzili późno w nocy na dół do bazy. Oni mieli telefon satelitarny, zadzwonili do Nepalu, do swojej agencji trackingowej, powiedzieli, że jest napad, że już kogoś zabili, że są strzały. Tamci zadzwonili do Pakistanu z powrotem w środku nocy. Zadzwonili do Nazira, takiego znanego pakistańskiego wspinacza, który jako pierwszy Pakistańczyk wszedł na Everest, znany na całym świecie wspinacz. I on dzięki temu, że już jest starszy, dystyngowany pan, że zna tam mnóstwo oficjeli i generałów, bo oni tam rządzą w tym Pakistanie, całą noc działał przy telefonie. Dzięki temu rano, gdy myśmy dopiero w tych namiotach się tam ubierali, wychodzili przed namioty, no to słyszeliśmy helikoptery na dole, nie? Nie było widać, bo to jest zbyt duża odległość tych helikopterów, ale słyszeliśmy tam pam, 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 że coś tam lata. No i wiedzieliśmy, że coś złego musiało się stać, skoro przeciało wojsko helikopterami. Mhm. A po panowie tam, bo tam zginęło, podejrzewam, z tego co mam, dwóch Słowaków, dwóch, trzech Ukraińców, tak? Panowie się tam z nimi zaprzyjaźnili też, z tego co słyszałem. Poznaliśmy dobrze Litwina, Ernesta, Erni, mówiliśmy na niego, przemiły gość, mam fajne zdjęcia z nimi na lodowcu. Jedyny taki z tej grupy rosyjskiej, który bardzo troszczył się o wszystkich, których tam po drodze spotykał, naprowadzał, którędy iść, którędy nie iść, jak ktoś zbaczał, to krzyczał z daleka. No, inni Rosjanie mieli to w nosie, a on był zupełnie inny. Był Litwinem, także oficer policji kryminalnej, o ile wiem. No, Erni był przemiłym gościem. No i zginął dlatego, że jego te dolegliwości jelitowe dorwały akurat w bazie. No i dzięki przez to, że był chory, że nie mógł w tym momencie się wspinać, no przez to zginął. Poznaliśmy także dobrze tych dwóch Słowaków. Jeden z nich, Szperka, no to szef chorskiej służby, czyli taki naczelnik GoPru u nas, czy tam Topru w Tatrach. Zasłużony wspinacz, himalaista, wiele wypraw w Himalaje. Na jego pogrzebie na Słowacji był prezydent, premier, no kupa ludzi. Powszechnie znana osoba na Słowacji. No i jego kolega, lekarz, z którym szybko żeśmy się zgadali, bo poszliśmy do nich. Oni mieli taki przyrząd do mierzenia nasycenia krwi tlenem, więc tam żeśmy sobie zbadali. U nich jeszcze mało, bo oni przyszli parę dni, dwa dni po nas. U nas już dużo lepiej. No i tak gadu-gadu o tej medycynie żeśmy zaczęli rozmawiać. Mój brat jest specjalistą, Krzysztof, od medycyny górskiej także, jednym z lepszych pewnie w Polsce. No więc jak mu o tym powiedziałem, no to on mówi, że on organizuje kongres tam za ileś, za miesiąc czy za dwa w Smokowcu, że brata już tu zaprasza, zaproszenie wyślą i tak dalej, wymieniamy adresy, no zawiązują się takie normalne jakieś kontakty. Jak ci talibowie przyszli, no to zaczęli wrzeszczeć, krzyczeć coś tam o Allahu, wyganiać wszystkich z namiotów, a byli chyba zorientowani, ile osób mniej więcej jest w bazie. No i także przybiegli do namiotu, gdzie był Szperka, no on był chory, miał wodę w płucach, choroba wysokościowa go złapała. I coś mi próbował tłumaczyć, że jest chory i nie chciał wyjść z tego namiotu, wysunął się tylko i od razu mu strzelili w głowę ponoć. Także od razu się tam zrobiło strasznie w tej bazie. Potem wszystkich wypędzili na łąkę, na środek tej polany. Związali z tyłu ręce, kazali uklęknąć, ustawić się w szeregu. No i po prostu była to egzekucja, jaką znamy, tylko z II wojny światowej. Pan uważa, że to było przypadkowy taki napad, czy to był planowany na zamach? Amerykanie dwa lata wcześniej z drona przycelowali w jakiś pojazd na pograniczu pakistańsko-afgańskim i zabili tam dwóch czy trzech kolejnych po Bin Ladenie, którzy tym wszystkim kierowali. I oni w odwecie za to postanowili utworzyć nową grupę terrorystyczną w tym rejonie Gilgit-Baltistan, to znaczy tam, gdzie te wszystkie góry wysokie, gdzie K2, gdzie lodowiec Baltoro i gdzie Nanga Parbat. I szkolili tą grupę przez dwa lata. Oni wcześniej zrobili dwa napady na drogach
na autobusy i w tych autobusach wyganiali wszystkich. Oni ponoć, Pakistańczycy, w dowodach osobistych mają wbitą religię, wyznanie. Tak, dokładnie. Kto był szyitą, od razu kula w łeb, sunici do środka, autobus odjeżdżał. I takie dwa napady się odbyły. Właśnie, bo w tej bazie oszczędzili tylko ludzi, którzy byli tego samego wyznania, tak, podobno tak, religijnego. Jeden z kucharzy był szyitą. Mhm. Szybko jakoś do tego doszli. No jego też niestety zabili, nie? Tylko dlatego, że był szyitą. No to taki mniej więcej jak pytałbym, katolik czy protestant? Protestant kula w łeb. No straszne, prawda? Tragiczne. A po tym wszystkim wróciłby pan jeszcze na Nangę Parbat? No teraz są Polacy na Nandze Parbat, spinają się, próbują zrobić pierwsze polskie wejście zimowe, ale od innej strony. Nanga to jest olbrzymi masyw, kolosalny. No się po tej góry nikt zimą nie zdobył, prawda? Nie, nie. Dwie góry nie zostały jeszcze zdobyte. K2 i Nanga Parbat. No w tej chwili jest tam chyba 5 Polaków. 2 już wróciło do domu. Jest Moro z Austriakiem, z kolegą swoim. Najmocniejsi prawie, że wspinacze w tej chwili, Moro i ten jego kolega na świecie. I od doliny Diamir, tam gdzie myśmy byli, tą ścianą, tą samą drogą, na której my byliśmy, w tych dniach udawał się tam jeden z włoskich takich wyczynowców. Będzie próbował solo spiąć się tą drogą Kinshofera na Nangę od tej strony. Wcześniej był najbardziej znany niemiecki himalaista z Polakiem, z Załuskim, który filmował to wszystko. Też próbowali od strony doliny Diamir, ale bardzo szybko zrezygnowali ze względu na to, że kuluar jest cały wylodzony. To jest po prostu szklisty lód, 2 kilometry szklistego lodu. Oni próbowali środkiem ściany, leciały lawiny, było tak niebezpiecznie, że nawet zostawili to, co wnieśli wyżej i wycofali się, powiedzieli, że zbyt duże ryzyko. Mhm. Trzymamy kciuki, żeby się udało, najbardziej za Polaków, którzy tam już są chyba 3. czy 4. zimę pod rząd. Próbują. Nie jest to takie proste. Zanim zakończymy jeszcze, jakie pana dalsze plany związane z wspinaczkami? No, czy to już koniec? Nie, nie. Trochę żartobliwie mogę powiedzieć, że na tą wyprawę ostatnią kupiliśmy sporo sprzętu nowego. To znaczy, jako stary wspinacz to się ma sprzęt sprzed 20-30 lat także. Ten sprzęt jest cięższy, trochę gorszy. Pojawiają się nowe rzeczy, lepsze, lżejsze. Więc na tą wyprawę górę potraktowaliśmy poważnie, dokupiliśmy trochę sprzętu. Jakieś tam kurtki puchowe, śpiwory nowe, puchowe i tak dalej. No i to wszystko nawet nie zostało za bardzo użyte, niektóre rzeczy. No i tak dumaliśmy z Wojtkiem, że kurczę, no tyle pieniędzy wydaliśmy, przecież tyle się na to pracuje. No to teraz jak się nadarzyła okazja, to 2 kwietnia wylatujemy znowu w Himalaje, ale lecimy tym razem do Nepalu. Będziemy próbować przypuszczalnie, jeszcze formalności papierkowe nie są załatwione, więc do końca nie jest to pewne, ale przypuszczalnie będziemy atakować Lhotse. Jest to sąsiad Everestu. Połowa drogi się pokrywa z drogą na Everest. Czy to będzie pana ostatnia wyprawa? Tak zapytam jeszcze na koniec. Więcej takie pytanie, no sam sobie zadaję pytanie, jak długo moje zdrowie pozwoli mi na to, żeby się aktywnie w górach wspinać. No, dla mnie jest to też ciekawe, dla samego siebie. Jak długo można uprawiać w sumie na takich trudnych drogach? Jest to sport niewątpliwie bardzo wyczynowy. Ale to wszystko zależy od stanu zdrowia, od tego, jak się trenuje, ile się trenuje. To wszystko zależy od tego, jak mój organizm będzie się spisywał tam wysoko, na dużych wysokościach. No to ja panu życzę, żeby ta kwietniowa wyprawa udała się bez żadnych przeszkód, na sam szczyt i na dół. Dziękuję bez żadnych problemów. No, mam nadzieję, że tym razem będziemy się zmagać tylko z górą, a nie... Dokładnie. A nie z ludźmi, którzy będą nam w tym starali się przeszkodzić. Dobra, dziękuję bardzo za udział w naszym programie. To był kolejny odcinek programu 1x1. Moim Państwa gościem był grudziącki himalaista Lech Flaczyński. Ja zapraszam na kolejny program już za 2 tygodnie. Do zobaczenia. Dziękuję.